Cześć kochani, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu. Już nie mogłam się doczekać, aż będę nagrywała znowu vloga. Ostatnio była chwilowa przerwa, ale dzisiaj spędzimy dzień razem. Ja właśnie się ogarnęłam do wyjścia. Ubrałam sobie dzisiaj white cow. Nie bez powodu, ponieważ uruchomiliśmy na sklepie promocję wielkanocną. Dzisiaj jest ostatni dzień promocji na koszulkę white cow i long sleeve cookie z nowej kolekcji Bakery. Mamy zniżkę minus 20 zł od ceny standardowej, także mieliśmy naprawdę dużą, dużą zniżkę dla Was. Także wpadajcie na Wow Cow, jeśli macie ochotę kupić white cow, bądź long sleeve, bądź cokolwiek innego. Mam nadzieję, że święta mijają Wam miło, przyjemnie. Ja tego vloga nagrywam jeszcze przed świętami, ponieważ mamy dzisiaj czwartek. No i słuchajcie, plan na dzisiaj mam dość aktywny. Pogoda jest naprawdę przepiękna, będzie je pewnie razić, ale zobaczcie, jakie jest słońce, jest naprawdę cudnie. Przepiękny dzień. Wczoraj było bardzo podobnie, także super. Bardzo się cieszę, że już nadchodzi ta wiosna i już robi się coraz ładniej, coraz przyjemniej na dworze. Aktywny. Dlaczego aktywny? Ponieważ muszę dzisiaj skoczyć w wiele miejsc. Mam do kupienia 4 czy 5 rzeczy do domu i do biura, także zapewne odwiedzimy dzisiaj jakiś, nie wiem, Oszą czy jakiś Vendo Park, gdzie znajdę te wszystkie produkty. Gdzieś na pewno pojedziemy. Niestety salony kosmetyczne są zamknięte, także salon Urodesy, salon moich rodziców, mojej mamy jest również zamknięty. Mama pracuje z domu, to co może robić po prostu zdalnie dla salonu, powiedzmy, to po prostu działa w domu, także planuję ją też dzisiaj odwiedzić. Pobawimy się chwilę z Barym, bo on zawsze jest taki stęskniony, jak ja przychodzę. Także dobra, nie przedłużam, lecimy z tym dniem. Naszykowałam sobie już matę, bo dzisiaj o 18 mam z Gosią trening, także już czeka na trening, bardzo się cieszę. Powiem Wam, że bardzo się wkręciłam w treningi, już teraz mam taką regularność, że faktycznie te 2-3 razy w tygodniu trenuję z Gosią i teraz jak na przykład mam taki dzień dłuższy odstępu między treningami, to już nie mogę się doczekać następnego treningu, serio, bardzo mi to daje taką radość, po treningu jestem zawsze taka pobudzona, mam tyle, wiecie, takich endorfin, że ten dzień od razu staje się fajniejszy, jeszcze tak jak dzisiaj jest taka pogoda, to po prostu magia, cudnie. Co mam na sobie? Opaska z handem, kupiłam ją stacjonarnie i dużo jest pytań o nią na story, pytacie, ale właśnie, no nie wiem, czy jest też online, na pewno jest stacjonarnie, jak kupiłam stacjonarnie. T-shirt to Wam już pokazałam, no i mam w takim szarowym kolorze dresiki z H&M-u. Także taka jest moja stylowa, na to ubieram bluzę i jest wystarczająco ciepło właśnie na taki outfit. U nas pod telewizorem mała wystawka wielkanocna, dostałam od mamy takie dwa kurczaki, dziewczynkę i chłopczyka, także tutaj pod telewizorem sobie stoją i robią za wielkanocną ozdobę. W sumie jedyną w tym roku w mieszkaniu, te święta są takie inne, więc nic więcej nie kupowałam. I na ustach w ogóle dzisiaj mam pomadkę od Juse, marki Juliwieniawy. Mam ją drugi dzień testuję. Jak na razie spoczko się sprawdza. One nie są takie do końca nawilżające, takie jak miały być, czyli jakie soczyste, bo one po jakimś czasie delikatnie zastygają i robią się bardziej taką formułą jak matowe pomadki, zastygające, ale kolor jest przepiękny. Także jak na razie całkiem na plus. To jest ta pomadka, tylko właśnie nie wiem, gdzie tutaj jest jej numer. Nie wiem, ani tutaj zakręcenia dupce nie ma. Także taka. Nasza winda w bloku jeszcze pooklejana naklejkami takimi, wiecie, ochronnymi. No ale są już lustra, wcześniej były całkowicie obite. Jadę do babci Kaspra zawiedzić jej paczuszkę, mam dla niej kilka kosmetyków i jadę do sklepu. Podjechałam pod blok babci Kacpra i słuchajcie, spojrzałam na termometr i mamy 21 stopni w tym momencie w Dąbrowie, także Jezu, już serio nadchodzi lato, nadchodzi wiosna, bardzo się z tego cieszę. No, mam przesyłkę dla babci Kacpra, biegnę jej to zawieść, no już sobie sprawdziłam, podjadę sobie do Vendo Parku, kupię tam rzeczy, które potrzebuję kupić, co Wam mówiłam na początku vloga i przy okazji przy Vendo Parku jest też hurtownia z niczy. Mój dziadek miał niedawno urodziny, więc chcę kupić
zrobić jakiś fajny znicz i przy okazji kupić coś takiego, wiecie, wielkanocnego. Myślę, że po prostu wezmę jakiegoś takiego wiosennego znicza i zawiozę go na cmentarz, tak wiecie, z dwóch okazji. Uważam, że warto pamiętać nawet o tych bliskich, którzy nie żyją, a mieli jakąś okazję, mieli właśnie urodziny i tak dalej. Także podjadę sobie od razu do tej hurtowni. Tam są bardzo fajne ceny. Jak jesteście z okolic Dąbrowy, Sosnowca, Będzina, Katowic, no to właśnie w Dąbrowie Górniczej na Wojska Polskiego, na takiej ulicy, jest właśnie taka naprawdę fajna hurtownia zniczy i są ceny mniej więcej o połowę niższe niż normalnie gdzieś tam w budkach przy cmentarzu, czy nawet w jakichś marketach, w Biedronkach, Auchan. Także polecam, jak jesteście z okolicy. Podjechałam teraz jeszcze do Lidla, bo będę jechała po drodze z Wendy do mamy. Tak jak wam mówiłam, chyba ją odwiedzę, siedzi w domu i tak teraz pracuję sobie z domu, więc może kupię jakieś tulipany. W Lidlu są fajne, także podjadę, kupię i mam nadzieję, że będzie zadowolona. Pod maseczką cały makijaż zapewne już rozmazany, no ale cóż. Taką mamy trudną rzeczywistość. Okej, okay, jedziemy teraz do Wendoparku. Byłam w Lidlu przy Wendoparku, także mam bliziutko. W ogóle ten sok, który kupiłam, to widzieliście na przebitkach, bardzo dobry. Jak lubicie pomarańcze, grapefruit, pitaje, to bardzo fajne połączenie, takie orzeźwiające. Ja ogólnie bardzo lubię z cytrusów wszystkich soki, a ten z Lidla jest serio dobry. Zakupach. Jak widzieliście w Action, kupiłam trochę rzeczy. Kupiłam też jakąś chemię do domu, jakieś tam te, wiecie, zawieszki do ubikacji, bo nam się pokończyły. I wychodząc tutaj z sklepu, wskoczyłam jeszcze na chwilę do Teddy, bo potrzebowałam kupić podkładki nowe na stół. W Action były fajne, ale była strasznie niemiła pani, bo były 3 sztuki, potrzebowałam 4. Zapytałam, czy jest w stanie sprawdzić, czy gdzieś na magazynie nie ma. Nie, nie mogę. Więc już mówię, dobra, pójdę gdzieś indziej. Wskoczyłam do Teddy. No i były takie z marmurkowym nadrukiem. My akurat w kuchni mamy takie ala marmurkowe płytki, więc myślę, że to będzie pasowało, bo mamy aktualnie te okrągłe, ponieważ kupowałam je jak dopiero wprowadzaliśmy się do nowego mieszkania i nie wiem, dlaczego byłam przekonana, że mamy tam okrągły stół, dlatego kupiłam okrągłe podkładki. Wprowadziliśmy się i okazało się, że stół mi się pomyliło i stół jest prostokątny, także mieliśmy te okrągłe, ale już mnie denerwowały, więc myślę, że wykorzystamy je na tarasie. Niedługo będziemy mieć już meble na tarasie, więc tam będziemy mieć te okrągłe podkładki, a w mieszkaniu będą prostokątne. Kosztowały 5 za sztukę, więc to niedużo. Jak mi się znudzą i nie będą podobały, to mogę zawsze zmienić. Dobra. Ruszamy, no i jadę do mamy z tulipankami na małą kawkę. A na szczęście wszystkie zakupy. A, co ja gadam? Jeszcze przecież muszę jechać do tej hurtowni zniczy, o której mówiłam. Dobra, to jadę najpierw do hurtowni. Okej, okay, znicze kupione, nie będę wam pokazywać, wiecie, robić, nie wiem, jakiegoś holu zakupowego ze zniczami, ale kupiłam to, co chciałam. Tu u nas nie jest tak łatwo, bo moja babcia ma specjalną kolorystykę, która pasuje do grobu i tutaj trzeba wszystko dobierać. Udało mi się na szczęście znaleźć taki wiosenny, trochę wielkanocny znicz z czarno-srebrną podstawą, bo mamy właśnie srebrno-czarne dodatki. W złocie było bardzo dużo wielkanocnych, ale nie pasowałyby nam. Śmieję się oczywiście, ale faktycznie moja babcia patrzy na to bardzo, więc staram się tam dobierać kolorystycznie tak, żeby nie narazić się, wiecie, przy rodzinie, żeby nie wypaść gorzej, że ja nie trafiłam z kolorystyką, także znalazłam na szczęście. Jadę już teraz do mamy. Jestem już u mamy, u Barusia. No, dzień dobry, przyjacielu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, mama zadowolona, bo... Ej, no co ty uciekasz? Mówię o tobie. Mama zadowolona, bo akurat miała tulipany, ale jej zwiędły, więc ma świeżutkie. Uciekła na dwór po coś, ale no zadowolona, bo właśnie mówi, że kupiła sobie niedawno, ale szybko jej zwiędły, więc będzie miała świeżutkie. Właśnie specjalnie w Lidlu wybierałam takie nierozwinięte, żeby były dłużej na całe święta, takie piękne, żółciutkie. I jeszcze póki jestem u rodziców, to pokażę wam jedzonko, które Barry aktualnie je, bo mam często pytania o to, czy właśnie polecam to piesotto. Bardzo polecamy, a to w sumie bardziej Barry poleca, bo mu smakuje, faktycznie wcina. Mamy 3 smaki, aromatyczną kaczkę, delikatnego indyka i soczystą wołowinę. I je 2 razy dziennie taką połówkę saszetki. No i powiem wam, że jesteśmy bardzo
bardzo zadowoleni, bo wcześniej jak jadł suchą karmę, no to zdarzało się, że jednak jej właśnie nie jadł. Zostawiał ją na przykład na drugi dzień, zjadał od razu z miski, a tutaj jak ma ugotowane z tego psiego cateringu, to wcina zadowolony, także jemy te trzy smaki i mojemu tutaj przyjacielowi bardzo smakuje. I mam dla Was kod rabatowy od Piesotto, minus 40% rabatu na hasło bary. Jeszcze działa, jak oglądacie tego vloga, ale polecam się pospieszyć, bo no niedługo kończy się ta zniżka, także pamiętajcie, hasło bary daje Wam rabat minus 40% na zamówienia z cateringiem psim. Przyjechałam do domu, ale wiecie co, po drodze wracając od mamy, tak mi się zachciało tych tulipanów, tak mi się u nich spodobały, że podjechałam sobie szybko do Biedronki i kupiłam sobie też tulipany, ale tutaj daję Wam tipa, w Lidlu było za 15 sztuk tulipanów chyba 10 zł, a w Wiedrze za 8 sztuk 9, więc nie zrobiłam interesu do mamy, kupiłam ładniejsze, w ogóle miały ładniejsze liście, także w Lidlu są chyba ładniejsze kwiaty, ale te się rozwiną, pewnie jutro będą ładne i na Wielkanoc będziemy mieć takie żółte tulipaneczki. No dobra, robimy sobie haul zakupowy z Action. Kijek od zmiotły, od zmiotki, kijek od zmiotki. Potrzebowałam zmiotkę na taras. Jak wiecie, my w tym mieszkaniu mamy taki większy balkon, taki jakby taras. Jest tam trochę tych metrów, myślę, że z 30 metrów ma ten, metrów kwadratowych ma ten taras, więc w lato, w taką wiecie, późniejszą wiosną będzie super tam siedzieć. No ale właśnie z góry, z balkonów ludzie rzucają różne śmieci, pety od papierosów i tak dalej, więc przyda nam się taka zmiotka, w którą po prostu będzie można sobie zmieść brudy z tarasu. No i druga część od zmiotki, zmiotka, kij i zmiotka. Kupiłam zawieszki do ubiegu. Wow, lecą mi rzeczy. Kupiłam zawieszki do ubikacji, jakieś tam dwa zapachy, bo akurat też nam się skończyły. Worki na śmieci, tu do biura, więc muszę wziąć ze sobą. Kapsułki do prania. Miałam takie z Lenora wcześniej, bardzo ładnie pachniały, a teraz znalazłam w Action jakby taką, wiecie, podróbę, inspirację tańszą. Endless Scent, freshness wybrałam, zapach taki świeży, pewnie tak samo się je wsypuje do pralki jak te poprzednie. Zaraz zobaczymy, może będzie gdzieś po polsku. Powinno być. Mam stosować zamiast płynu do tkanin lub razem z nim. Więc ja będę robiła to razem z nim, tak jak robiłam wcześniej, czyli trochę płynu do płukania i trochę tych takich kuleczek i naprawdę potem pranie pięknie pachnie po wyciągnięciu z pralki. Płyn do płukania wzięłam taki z Lenora aloesowy. Chyba aloesowy. Nie. Rysunek mnie zmylił, to chyba nie aloesowy, no ale taki, była duża paczka, taniej wychodził, więc wzięłam. No i ostatnia rzecz, ściereczki do kuchni. Także tyle z Action, podkładki Wam pokazałam. Teraz mamy inne podkładki. Tak jak Wam mówiłam, teraz mamy takie okrągłe, no ale one pójdą na taras i tu sobie położę nowe. Szybka zmiana stylówki, przyjechała już Gosia i będziemy ćwiczyć. Nagrywałam Wam troszkę przebitek z muzyczką, sobie mogliście zobaczyć. Oczywiście to była mała namiastka tego, co robimy razem z gością na treningu. Nie chciałam, wiecie, za dużo tam spamować. Lecę się teraz kąpać. Mamy godzinkę 19:05. Przyszła dzisiaj Gosia w ogóle wcześniej. Miała być o 18, ale umówiłyśmy się w ciągu dnia, że będzie pół godzinki wcześniej, bo się wyrobiła. Mi też to pasowało. No i słuchajcie, dzisiaj siedzieliśmy z Kasem, że robimy sobie taki wieczór z Netflixem. O, telefon, mama. Mama dzwoniła skonsultować dania wielkanocne, czy wszystko nam odpowiada, co będą robić. No, a ja chyba skończyłam na tym, że wymyśliliśmy sobie, a w sumie to Kasia zaproponował, że zrobimy sobie dzisiaj taki wieczór z Netflixem. Zamówił sushi i no, będziemy spożywać, ale najpierw muszę iść się umyć, bo po treningu trochę chyba zalatuje. Pojedli
jedliśmy, zamówiliśmy sobie sushi tak jak zawsze z Sakury, z Katowic, z ulicy Mariackiej, jest najlepsze. Już testowaliśmy wiele sushi barów, suszarni i naprawdę ta Sakura to wygrywa zawsze. Lecimy sobie teraz do telewizora, odpalimy jakiś film na Netflixie, mam nadzieję, że coś znajdziemy. Zawsze ciężko nam jest się dobrać z Katrym, żeby znaleźć film, który ja chcę i on chce, żeby to był gatunek, który oboje lubimy. Mamy zwykle z tym naprawdę duży problem, więc mam nadzieję, że dzisiaj szybko pójdzie. Z wami się już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, w kolejnym filmie bądź na Instagramie. Buziak, pa!